Za każdą książką stoi, jak wiadomo, jej autor, czasem występując pod pseudonimem, a częściej używając swego prawdziwego nazwiska. Anna Kasiuk, niedawny gość Legionowskiej Poczytalni, należy do tej drugiej grupy. Publikująca od 6 lat pisarka wciąż jeszcze nie może uwierzyć, że z pracy w korporacji tak zgrabnie i dla niej samej zaskakująco udało się jej przeskoczyć do literatury. Gdybym powiedziała, że to jest jakiś amerykański sen, to bym skłamała, bo generalnie absolutnie nigdy nie planowałam się zajmować niczym takim. Jestem, przynajmniej wydawało mi się do tego 2014 roku, 13, bo wtedy napisałam pierwszą powieść, że jestem takim człowiekiem typowo zadaniowym. Zostanie coś zlecone, przykazane, tak ma być zrobione i będzie zrobione. Ale no, człowiek się zmienia. I tak było w moim przypadku. Coś tam gdzieś po drodze się wykrzaczyło, nie poszło tak jak należy, a żeby zachować jakąś, nie wiem, wewnętrzny spokój, musiałam znaleźć jakieś zajęcie. Wiadomo, że wiele spoczywa na barkach właśnie kobiety w domu i nie mogłam sobie pozwolić na szaleństwo, dlatego zabrałam się za coś, co pozwalało mi się bardzo relaksować i odpoczywać, czyli za pisanie. To, że efekty tej odprężającej pracy w ogóle ujrzały światło dzienne, jest zasługą męża pani Anny. Od początku wierzący w jej talent, zrobił wszystko, aby rękopisy małżonki nie dokonały swego żywota w szufladzie. I to on naciskał, żebym zrobiła coś więcej z tym swoim napisanym, może nie powiem dziełem, z tą swoją pracą. I tak się wszystko zaczęło, a jak już się zaczęło i spodobało się i zasmakowałam, to już nie potrafiłam sobie się powstrzymać. Zaczęłam od obyczajówki, absolutnie nie podziękowałam, nie zrezygnowałam, bo bardzo lubię opowiadać historie, które spotykać nas mogą na każdym kroku. W tej chwili, że tak powiem, zajęłam się również literaturą erotyczną, ponieważ no jakoś tak zawsze miałam, zawsze mnie ciągnęło do tego, o czym się może nie mówi, może się nie chce, może się boi. Bo ja bardzo lubię obserwować, jak ludzie reagują na tego typu właśnie tematy. A erotyka to jest bardzo wdzięczny temat. Spotkania z czytelnikami stanowią idealną okazję, aby poznać ich reakcję na własną twórczość. Idealną, lecz także trochę stresującą. Anna Kasiuk nie ukrywa, że takie kontakty są dla niej bardziej emocjonujące niż oddawanie do druku nowej książki. Zanim ja przyjdę na takie spotkanie, zanim ja się pojawię na spotkaniu, wszystko jest w porządku, ja mam wszystko zaplanowane, absolutnie jestem podekscytowana, cała w skowronkach. Dopiero kiedy już rzeczywiście zbliża się ten termin i ja zaczynam to bardzo przeżywać, to dzisiaj też jestem no, cała w emocjach, no bo to jest wyjątkowe, myślę, dla każdego autora. Jest to przyjemne. Ja bardzo lubię spotkania z czytelnikami, bardzo lubię rozmowy i myślę, że właśnie to, że podczas moich spotkań taka relacja nawiązuje się bardzo przyjemna, ponieważ to nie jest mój monolog, prawda, czy tudzież rozmowa z prowadzącym, tylko właśnie nawiązuje się super klimat i my możemy sobie z czytelnikami porozmawiać. A to jest fascynujące, bo dla mnie jest to idealne przygotowanie do kolejnych historii. Ja się cały czas uczę, wykorzystuję te nasze rozmowy, doświadczenie, z którym czytelnicy się dzielą. Mimo stosunkowo krótkiej działalności literackiej, Anna Kasiuk ma już w dorobku kilkanaście tytułów. Popularność przyniosła jej saga obyczajowa z elementami nadprzyrodzonymi, zatytułowana Łowiska. Popularność, która wciąż jest dla niej zjawiskiem nowym i nieoczekiwanym. Bo tak na samym początku to mogłabym nie wychodzić z domu, nie patrzeć na ludzi, nie obserwować ich. Absolutnie nie daj Boże, żebym ja się zaczęła zastanawiać, że ktoś po to sięga i ktoś to czyta. Topki w Empiku jednak wskazywały, że ludzie czytają i sięgają. Maile, skrzynka mailowa zapełniona i wszystkie pytania oczekujące odpowiedzi no wskazywało na to, że jednak to nie jest tylko dla mnie. I musiałam jakoś tak się zebrać tutaj z tym, oswoić. Jest to przyjemne bardzo. No każdy z nas chyba czuję taką potrzebę, nie wiem, pragnienie bycia wysłuchanym, a jeżeli jeszcze czuję, że to, co ma do powiedzenia, może w jakiś sposób komuś uprzyjemnić życie, tudzież wskazać jakieś tam ścieżki, na które na przykład nie ma odwagi, to, no to tym bardziej jest to taka motywacja. Jest to wspaniałe uczucie.
A zaczęło się ono, jak większość wspaniałych uczuć, od starych, dobrych książek. Mimo pojawienia się coraz to nowszych nośników informacji, na tym polu tradycyjna lektura wciąż jest bezkonkurencyjna.